Cześć kochani, to ja Wojtałkę Pietrałkę, Wojtek Pietraszek, kanał rockday.pl. Kurczę, ciśniemy. Dzisiejsza lekcja nosi nazwę bending plus release, czyli po prostu pociągnięcie struny do jakiegoś dźwięku i opuszczenie. To jest fajna technika, fajnie brzmiąca i teraz patrzajcie, jak tu gram. No dobra, pierwszy sposób. Drugi sposób. Czyli objaśnienie do pierwszego sposobu. Pierwszy sposób to jest po prostu podciągamy dźwięk o jakiś określony interwał. Jak już wiecie na pewno z filmach o bendingu, to możemy podciągać strunę o konkretny interwał. Na przykład pół ton, cały ton, tercję małą. Większe interwały byłoby ciężko osiągnąć, ponieważ po prostu trzeba było bardzo mocno ciągnąć struny. Więc pierwszy ten sposób, który tutaj robię, to chodzi po prostu o to, że podciągam dźwięk i powoli go opuszczam bez przerywania. Czyli po prostu podciągam tak jak jak widać, podciągam trzema palcami, w sensie po prostu kładę trzy palce, trzeci, drugi, pierwszy palec kładę, no akurat na strunie tutaj trzeciej, na progu siódmym. Czyli generalnie podciągamy próg siódmy, prawda? Więc kładziemy palce na te wcześniejsze. Po prostu te pozostałe dwa palce są nam pomocne, potrzebne jako po prostu taka wspomaganie po prostu. Bo jednym palcem byłoby ciężko, a po cholerę mam robić jednym palcem, jeśli mogę położyć wszystkie trzy palce. Wtedy możemy dużo bardziej precyzyjnie, bo nam nie chodzi o to, że one bardziej nam pomagają, tylko po prostu dzięki temu precyzyjnie możemy ten bending zrobić. Więc sobie poćwiczcie coś takiego, taki bending. Po prostu ważne jest jeszcze to, żeby po prostu te pozostałe struny nie uderzyć. Ta sąsiednia struna grubsza, ona lubi po prostu się nam wciskać, ten dźwięk z tej struny, prawda? To byłoby w ten sposób. Drugi sposób, to chodzi o to, że po prostu mamy dźwięk. Czyli po prostu podciągamy na podobnej zasadzie, troszeczkę to krócej trwało, tylko że później zostawiłem dźwięk, zagrałem nie dźwięk na siódmym progu, tak jak w tym pierwszym przykładzie, tylko po prostu zagrałem na piątym progu. Po prostu... Tak to można oczywiście dalej rozwinąć, tak jak tu zagrałem, więc oczywiście jest możliwość wydobywania dźwięków i dalszej melodii jest jakby dowolna, prawda? Więc tylko chodzi o to, jak to można zrobić. Można to na wiele różnych sposobów. Można tak samo zrobić, że robimy bending i pauzujemy. Zobaczcie. O, coś takiego. Bending, pauza, puszczenie. To też jest taki fajny sposób, tylko że tu musicie po prostu zostawić tak, że podciągnąć i bezgłośnie podciągnąć, prawda? Bo mamy tak... Czyli po prostu wytłumić prawą ręką ten dźwięk. To jest właśnie następny sposób, w jaki to można zrobić. Hejka, sorry, że przeszkadzam. Jeśli uważasz, że lekcje, które robię na YouTubie są fajne, to może, że zechcesz zapisać się na lekcję gry przez Skype. Jeśli chcesz kupić książkę, którą napisałem o motywacji, gdzie mówię właśnie dużo rzeczy o motywacji, o tym jak pokonać lenistwo, jak przygotowywać się do ćwiczeń, jaki harmonogram ćwiczeń i tak dalej, to możesz zakupić tą książkę. No i jeszcze oczywiście, jeśli chcesz kupić sprzęt, a nie wiesz też czego chcesz tak naprawdę, co dokładnie, nie wiesz co wybrać, to też do mnie napisz. Jako że prowadzę sklep muzyczny, to po prostu chętnie doradzę i sprzedam fajny sprzęt, fajnie brzmiący. Zapraszam i sorry, wracaj z powrotem do oglądania papatki. Można też zrobić z flażoletem wymuszony, na przykład.
Na przykład coś takiego. Czyli po prostu robimy flażolet i po prostu uderzamy. I podciągamy. Czyli uderzamy równocześnie z pociągnięciem. Więc to jest w miarę dosyć proste. Oczywiście tych możliwości to teraz można zacząć mnożyć. No bo teraz mogę na przykład zrobić bend i release, tylko że po prostu szybciej, prawda? Może. O, na przykład coś takiego. Więc, no kurczę, kochani, tutaj już kwestia jest bardziej waszej inwencji niż tego, co ja tutaj wymyślam, prawda? Ja mogę wymyślić, powiedzmy, 5 przykładów, wy możecie z tego zrobić 10 różnych. W każdym razie, najważniejsza zasada jest taka, żeby te dźwięki po prostu mieć cały czas pod kontrolą, żeby to nie było tak, że... Żeby ten bending też był określony dźwięk, a nie jakieś takie jęki. Niektórzy właśnie tak robią, że pociągają na przykład za mały interwał. Wiadomo, że to też jeszcze kwestia jest drugiej gitary. Jedna gra, powiedzmy, jakiś podkład, a druga gra bending. Bo jeśli ja robię bending teraz, nawet takie jęki nie są specjalnie, powiedzmy, wnerwiające, prawda? Może to być jakiś, prawda, intro do jakiegoś kawałka. Jeszcze jeden sposób, który można byłoby zrobić ten bending, ten release bardziej, bo to jest, mamy coś takiego, że pociągamy dźwięk i teraz pociągamy dźwięk tak, żeby nie było go słychać, ale release robimy. O, po prostu pociągnąłem tak, że nie słychać, bo... Trzeba sobie też znaleźć, prawda, ten moment, gdzie słychać dźwięki, a gdzie nie słychać, żeby po prostu sobie wytłumić. Więc to też jest kolejny sposób, jaki można, ten release zagrać sam. Więc myślę, że spróbujcie sobie poobczaić jakieś swoje własne metody. Spróbujcie też właśnie wziąć pod uwagę tak to, co ja tutaj pokazuję, prawda, żeby pociągnąć pociągnąć trzema palcami, wtedy mamy większą kontrolę. No i jeszcze druga sprawa, to o tym nie mówiłem, ale to pewnie jest na jednym z kolejnych filmów, albo było z wcześniejszych, albo będzie na kolejnym filmie. Podciągnięcie o konkretny interwał, czyli wyczuwanie, albo po prostu umiejętność odnalezienia interwału, który mamy pociągnąć, na przykład pół ton, cały ton, żeby po prostu wiedzieć na ucho, wiedzieć, jaki to ma być interwał, a nie prawda, o matko, jak to pociągam, nie wiem, jaki to dźwięk jest, po prostu tak, a pociągam, a na maksa pociągam, a wszystko w dupie, na przykład, nie? Więc są oczywiście takie bendingi, gdzie jest napisane na przykład full, prawda? Jest takie z czałeczka do góry, napisane jest full. Czasem jest z czałeczka do góry i jest jedna druga, albo jest jeden, prawda? Więc to są różne oznaczenia. Jedna druga to jest pół ton, jeden to jest cały ton, prawda? Więc tu musimy się tego jeszcze nauczyć, ale na razie obczajajcie bend plus release. Papatki, kochane ziomatki. Zapraszam Cię do kupienia mojej książki Gitara od motywacji do pasji. Poruszam w niej dużo tematów związanych z motywowaniem, samodyscypliną, z teorią, z przyswajaniem wiedzy. Zapraszam do zakupienia w sklepie internetowym Sklep Rockday lub na Allegro. Papatki!